Siemaneczko, z tej strony Medi, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Jailbreaku i to jest ostatni odcinek odnośnie całego update'u w Jailbreaku. Jest to ostatni odcineczek, bo już jutro update'cie, więc drodzy widzowie, zostawiacie tutaj dużo, ale to bardzo dużo łapeczek w górę. Każdy jak tylko wchodzi do odcinek i ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę. Dobijmy ten 1000, wyzwanie dla was, dobić 1000 łapeczek. No i wiadomo, zasubskrybować, żeby nie ominąć update'u i napisać coś miłego w komentarzu, i wbijać na live'a dzisiaj o 19:30 live, więc szybko trzeba wbijać, oglądać, a my jesteśmy teraz w latającym samochodzie i dzisiaj pokażę wam, co zostanie zmienione, naprawione i takie tam różne rzeczy, więc jeżeli oglądacie, to bardzo dobrze, szybko teraz trzeba wracać. Tak, jeszcze mam dla was ciekawostkę, ponieważ pokażę wam rzecz, która jest związana z update'em, ale pokażę wam dwie rzeczy, które mają naprawdę dużą szansę, żeby w Jailbreaku się pojawić, ale nie są jeszcze do końca potwierdzone i ja Simon nie jest pewny, czy je dodać, czy ich nie dodać. Ale to teraz zaraz wszystko się przekonacie, ale powiem tylko po prostu tyle, że te dwa pojazdy, które wam pokażę, już zdradziłem trochę, ale to musicie oglądać, by się mega przydały, powiem do czego. Ale dobra, na początku przechodzimy sobie tu, do więzienia. Jesteśmy w więzieniu i jak widzicie, więzienie składa się z muru, no to jest wiadomo, co standard, z budynku dla więźniów, stołówka, tu jest cały spacerniak z boiskiem i tam na dole cele. To jest całe więzienie. Tutaj mamy budynek policyjny. Budynek policyjny, czyli tutaj bardziej straż więzienna. Policyjne są gdzie indziej, tu taka straż więzienna, policja jest, ale wolę być straż więzienna bardziej moim zdaniem, bo to jest więzienie. I co mamy tu? Helikopter, budynek, całe uzbrojenie, komputery, wszystko tu jest. Ale gdy przejdziemy sobie troszeczkę dalej, tutaj, tu mamy budynek, który nie wiem, czy wiecie, musiałbym tylko dostać kartę, napiszę do nich, mogę kartę? Jest tutaj budynek, który w sumie jest do niczego używany. W sumie jest tu budynek dla zwiedzających, wszystkie auta są, o, jest kolega, dobra, już pokazuję wam, o co chodzi. Dobra, wejdziemy sobie ten budynek, jest to budynek dla odwiedzających. To budynek dla odwiedzających, czyli w sumie tak naprawdę tutaj no nic ciekawego nie ma. Tu jakieś dwa komputery. W ogóle nawet nie jest to nic zrobione, że o tu co, tu sobie mogą wchodzić. No to takie strasznie niezabezpieczone, nic tu. Słaby ten budynek dla zwiedzających. Ale Asimo postanowił robić zmianę tego i zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zmianę tego budyneczku. O, tutaj jeszcze ten fleciarz. Zmianę tego budyneczku. I na co zmianę tego budyneczku? Już wam pokazuję, jak będzie wyglądać nowy budynek. Na początku sobie przetłumaczymy, co napisał. Więcej informacji o Jailbreaku. Pierwsza linijka. I druga. Centrum dla zwiedzających już nie istnieje. Nie będzie centrum dla zwiedzających, to co wam pokazałem. Ten budynek zostanie zastąpiony przez zupełnie nową przestrzeń dla pojazdów, która ma służyć zarówno policji, jak i uciekinierom. O tak. Wreszcie ta przestrzeń będzie służyć twojemu celowi wkrótce. I zobaczcie teraz, jak to będzie wyglądać. Już nie będzie chyba... A jest tam wejście od strony ten. Widzicie? Jest wejście od strony więźniów. Nie powinno tego tam być. No ale już jak zrobili, to jest tam wejście. Tam są drzwi od strony kryminalistów, czyli kiedy sobie wejdzie i ucieknie. Jakie samochody tu mamy? Słata policyjnego. To jest Deja, jest tu? O kurczę, to jest Deja lub ten jeden z tych nowych. Nie wiem, co on tu robi. Może to jest komendanta. Ale ten zwykły. Ten zwykły jest darmowy, więc no. Cały czas jak ktoś zaczyna grę, to cały czas ma samochód. Może sobie kupić taki lub taki. Cały budynek też już przebrał kolory policyjne. I się powiększył. Bo tam był zawsze SWAT z tyłu. Teraz zamiast tego SWATa jest ten budyneczek i no ciekawie wygląda, będzie lepsze chowane. Jeżeli lubicie chowanego w Jailbreaku Mendim, to no dla mnie tutaj to by było fajne. To było fajne, że będzie nowy budyneczek do chowania się. Tam się nic nie zmieniło, ale ten budynek fajnie, że go przemolodowalowali, bo był bezużyteczny, a teraz chociaż będzie na auta. I teraz będzie wyglądało to, że już nie będzie aut na zewnątrz. Po prostu wszystkie będą tu w garażu pochowane, więc będzie minus. Że trzeba będzie na auta zawsze biegać do innego miejsca, więc policja będzie miała bardzo, bardzo blisko do łapania. W jednym prawie że miejscu. Czy to plus, czy nie? Możecie cytować. I od tyłu... A, no tak, już wiemy. Dobra, nie będzie jednak tak łatwo. Żeby wejść jednak za... Tu będzie ogrodzenie. Tutaj. Ogrodzone. I tu wejście. I ten samochód. Nie wiem, czemu ten samochód tutaj jest.
No ale jak już jest, to niech se będzie. Dobra. Pokazuję wam teraz jeszcze, co może zostać dodane do Jailbreaka. Ale no wcale nie musi być dodane. To jest tylko takie, że a może zostanie, może nie zostanie. Więc lecimy na miejsce, w którym to wam pokażę. Dobra. Gdzie to zostało stworzone? Tu bierzemy sobie... Ajajaj. Dobra. Okej, mamy, dobra. Jest git, lecimy sobie szybciutko tutaj. I musimy lecieć tu i pokażę wam, co jest możliwością dodania, albo co nie jest możliwością dodania. Tu jest. Ojku, tu. Jesteśmy. Dobra. Musimy lecieć aż tu pod wyrzutnię. O, gdy zobaczycie, jesteśmy tutaj aż po tym. I pewnie się zastanawiacie, po co ja tu przyjechałem. Po to ja tu przyjechałem, zobaczcie, tu stoi moje autko, tak? A zobaczcie, co stoi tutaj. I to jest taka mała ciekawostka. Auto, które jest rozpatrywane przez Asimo. I to auto stworzyła osoba ta sama, co stworzyła tego Moltena, który będzie w wulkanie. Więc jeżeli zastanawiacie się, co będzie w wulkanie, to będzie ten Molten, który widzieliście już na poprzednim odcinku. Jak nie widzieliście, to zaglądajcie w odcinku, który jeszcze raz na tym odcinku pokażę, gdzie on będzie. Cały Molten znajdzie się w wulkanie i pokażę, jak trzeba będzie go zdobyć. Bo pewnie niektóre osoby nie oglądały poprzedniego odcinka, może będą oglądały ten. No i tutaj będzie ten pojazd. O, tu. I tu będzie obniżone, ta belka będzie obniżona, albo będzie dodana nowa. I tu będzie auto do wyjeżdżania. Tu będzie, nie będzie szyby, lawa opadnie i będziemy mogli wyjechać Moltenem M12. Dobra, drodzy widzowie, jeżeli to jeszcze oglądacie, to mam dla was jeszcze jedno autko w takim prezencie, co mogłoby się znaleźć w Jailbreaku. Pewnie się tego nie spodziewacie, ale kolejnym autem ciekawym, które mogłoby się znaleźć, już wam pokazuję, jest to oto taki tir. Które auto wam się bardziej podoba, autobus czy tir? Możecie pisać w komentarzu, napiszcie tir, jeżeli tir, autobus, jeżeli autobus. Ja jestem ciekawy, co wam się bardziej podoba, to czy to. No i też napiszcie, jak wam się podoba budynek, bo budynek jest 100% potwierdzony. Te auta nie są jeszcze potwierdzone, czy one będą, jak one będą i co, gdzie, po co, dlaczego. To jest już wasza tutaj decyzja, jak wam się to podoba po prostu. O, takiego laga jakiegoś dziwnego miałem, nie wiem czemu to tak jest. Dobra, drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. O, dobra. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Musicie oglądać każdy odcineczek, bo... A, dzisiaj live'ik, 19:30 live. Więc jeżeli to oglądacie, to 19:30 live'ik, musicie zobaczyć go. I jutro raniutko z update'u, więc mam nadzieję, że będziecie oglądali. Mam nadzieję, że będziecie oglądali, bo postaram się od razu, jak tylko wyjdzie update, od razu zacząć live'a, więc musicie być gotowi. Więc ja naprawdę dziękuję, na razie, do kolejnego odcinka.